Zanim widzowie na świecie zobaczyli Mutaburazaura w piątym odcinku Wędrówek z dinozaurami, zrobiono o nim cały film dokumentalny ze stop motion. Szymon Górnicki, paleontolog i paleartysta, zapraszam na film o dokumencie Mutaburasaurus – Life in Gondwana. Mutaburazaur – Życie w Gondwanie to bardzo mało znany półgodzinny dokument. Obraz został wyprodukowany w 1993 roku i oprócz animacji stop motion zawiera też tradycyjne ujęcia, takie jak wywiady z naukowcami i odkrywcami oraz ujęcia na stanowiska paleontologiczne oraz skamieniałości. Animacja stanowi historię młodego Mutaburazaura, który wymyka się spod opieki zmęczonej matki i poznaje kredowy świat Australii sprzed 100 milionów lat. Pozostałe ujęcia są naukowym uzupełnieniem tej historii. Animację tej australijskiej produkcji stworzyli w garażu Graham Binding i Norman Yint. Film zdobył 3 nagrody na festiwalach filmowych, a nawet wydano na jego podstawie książkę o tym samym tytule. Animacja ma swój urok, ale nie jest to poziom Phila Tippetta. Jednak jest to jedna z nielicznych okazji, aby zobaczyć mutaburazaury oraz inne prehistoryczne gady Australii w stop motion. Obraz zawiera dużo informacji podanych w dobry sposób, jednak już dzisiaj często nieaktualnych. Najbardziej kontrowersyjne jest przedstawienie Raptora jako teropoda, który wyglądał jak długoręki karnotaur. Twórcy filmu tłumaczą tę decyzję tym, że był to pomysł ich konsultanta, paleontologa doktora Ralpha Molnara, który zasugerował, że ponieważ nie wiemy, jakiego rodzaju dinozaurem był Raptor, to byłoby to do zaakceptowania i bardziej dramatyczne, gdyby zwierzę przypominało karnotaura. No cóż, rzeczywiście zagadkowy Raptor, którego znamy prawdopodobnie tylko z jednej kości kończyny przedniej, jest nadal tajemnicą, ale nawet w latach 90. uznanie go za dziwnego karnotaura było według mnie błędem. Film jest dostępny za darmo na YouTube, został udostępniony przez jednego z autorów, więc sami możecie go obejrzeć i wyrobić sobie własną opinię. Link do tej produkcji dam w pierwszej linii opisu tego filmu. Ja ostrzegam, żeby nie uczyć się z tego filmu, ponieważ te informacje już są przestarzałe, ale polecam każdemu, kto lubi oglądać animacje stop motion z dinozaurami. Dziękuję za uwagę, wspieraj paleontologię, paleosztukę, daj łapkę w górę, komentarz, suba i do zobaczenia.